Siemaneczko, z tej strony Tomuś, witam Was w odcinku specjalnym z Top 7 kompozycji, bo będą to specjalne fan kompozycje, jak to mam w zwyczaju co set nagrywać taki właśnie materiał. Jak dobrze wiecie, za 3 tygodnie kończy się set 11, to znaczy dla Was za 5 tygodni, dla mnie za 3, ponieważ będę 2 tygodnie testował dla Was set 12, aby już te kompozycje na dokumencie były gotowe. Zresztą nagram Wam też materiał z PBS Top 7, nagram Wam poradnik do następnego nowego setu, także się nie martwcie, ale przechodząc już do sedna. Zapraszam na swój dokument, który link macie w opisie i w podpiętym komentarzu. Macie tutaj kompozycję na ostatnie dwa patche w secie 11, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest meta i co się aktualnie w TFT dzieje, to zapraszam. Macie tutaj również patch noty, jak startować ligiem, tier listę itemów, tier listę postaci oraz nową zakładkę set 12. Pamiętajcie, że za 3 tygodnie w środę startuje PBE i tutaj wszystkie testy będziecie mogli sobie zobaczyć, jakie kompozycje tworzę, jakie ulepszam i tak dalej, więc jeżeli jesteście osobami, które wchodzą na PBE, aby testować, to tutaj na pewno będzie się bardzo dużo działo. A przechodząc już do tematu odcinka, najbardziej fan kompozycje, jakie możecie spróbować w secie 11. Zostały 3 tygodnie, a więc zamiast tryhardować rankedy, jeżeli zdobyliście już swój wymarzony diament, emerald, mastera, czy grandmastera lub challengera, to gratulacje Wam, ale zawsze pod koniec setu raczej chcecie się pobawić, a więc możecie sobie zagrać na przykład Pengu Party, czy chociażby normale, czy hyperole, a więc przechodzimy do pierwszej z kompozycji, jest to Attack Speed Special Malphite. A, jeszcze jedna. Po każdym tłumaczeniu kompozycji, które zrobię raczej tak na szybko, mi się wydaje, bez żadnych najlepszych augmentów i tak dalej, bo to zależy wszystko od gierki, będzie pojawiał się Wam klip, jak te kompozycje działają, żeby nie było, że mówię, że w ogóle te kompozycje nie działają, tylko wiadomo, trzeba mieć dobry spot i też tryhardować i nie, jakby nie nastawiać się na to, że wygracie tą kompozycją gierkę. A więc pierwszą z kompozycji rolujemy na poziomie 4, jak najwięcej ekonomii na początku chcecie zebrać, aby na 4 poziomie hyperrolować Malphite'a do, powiedzmy, z 50-55 golda do 11-15 Malphite'a na 3. Jedyne, co musicie wiedzieć o tej postaci, to to, że musicie mieć na nim Rapid Fire Kanona. To jest armata, dokładnie nowy artefakt, to znaczy nowy, już jest z nami około miesiąca, zresztą w tym patchu dostał buffy i do tego gracie albo Ginso i Hextech Gunblade'a, aby mieć trochę leczenia, albo Double Ginso. Double Ginso jest to naprawdę super. Jeszcze jedna rzecz, w danym klipie, który będę Wam pokazywał z danej kompozycji, te itemy mogą się różnić, bo każdy ma swój styl, każdy preferuje jakiś inny item na danej jednostce, więc bazowo będzie to samo, ale jeżeli byście na przykład mieli w tym klipie z Malphite'em jedno Ginso czy coś takiego, to nie zwracajcie za bardzo na to uwagi, tu bardziej chodzi o pokazanie Wam kompozycji w klipie. Jak już zrolujecie na 4 poziomie Malphite'a, chcecie dołożyć na 8 poziomie 6 behemotów i jako second carry gramy tutaj, powiedzmy, że Sorakę, Morello i Static na niej bardzo fajnie działa. Na 9 poziomie możecie dodać kolejnego Heavenly. Najlepiej dodać, wydaje mi się, że Kiyanę, ponieważ daje ona attack speed, więc jeszcze więcej attack speedu, bo jak dacie Wukonga, to dostaniecie, powiedzmy, że na tych całej drużynie dostaniecie AD, więc raczej tutaj preferujecie dodać po prostu Kiyanę. Jeżeli rolujecie na 4 i wyrolujecie Cho'Gatha na 3, to zamiast Orna, zamiast Shena możecie wstawić po prostu Cho'Gatha 3 i na niego rzucić itemy pod tanka, ale wiadomo, że w lobby możecie mieć jakiegoś Kog'Mava 3, więc raczej preferujecie tutaj Orna. Przed Wami pojawi się klip, a my lecimy do kolejnej kompozycji.
A drugą z kompozycji, kto by się spodziewał, jest to Kiana z Rapid Fire Canonem, czyli moja jedna z ulubionych, jak nie najbardziej ulubiona kompozycja w secie 11. Jak dobrze wiecie, nagrywałem o tym wiele materiałów. Bardzo ważne jest dla niej, żeby mieć Rapid Fire Canona, szczerze. To powracając na chwilę do Malphite'a, jeżeli na Malphite'cie nie zagracie Rapid Fire'a, tylko zagracie na przykład Witsenda, czy chociażby jakiegoś Titana, to jeszcze jako tako Malphite działa. Ale jeśli chodzi o Kianę, to naprawdę Rapid Fire Canon to jest wymóg 100%, bez Rapid Fire'a Kiana na trójce nie działa. Niestety smutno jest w secie 11, ponieważ Kiana dostała podwójnego nerfa oraz nerfa na trójce oraz nerfa na duelisty tylko dlatego, że Kiana była dobrą przejściówką, więc jednocześnie dostało jej się za darmo, bo raczej Kiany pod hypercarry się nie robiło, ale ja, jak dobrze wiecie, uwielbiam. Najważniejsze na Kianie to jest właśnie Rapid Fire i do tego albo leczenie i Infinity Age, albo leczenie oraz Last Whisper, no i Rapid Fire, żeby ona sobie biła na daleko. Najważniejsze jest w tej kompozycji dodać jak najszybciej 6 duelistów oraz Lee Sin jako second carry, czyli jakieś beteki, steraki, titany, na niego fajnie wejdą. Wchodzicie w 6 level jak z największą ilością ekonomii oraz rolujecie, czyli slow rolujecie, przepraszam bardzo, na 6 poziomie, aby zdobyć Kianę 3, a potem, tak jak mówię, zostaje wam tak naprawdę 8 poziom, dodanie Lee Sina 2, a potem 9, 10 poziom i dodanie 4 Dragon Lordów. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to jeżeli macie RFC i Sniper Focus, to zamiast Infinity Age Sniper Focus jest jeszcze bardziej wybitny. To połączenie RFC ze Sniper Focusem jest perfekcyjne. Riven Reroll, czyli kompozycja, o której wspominałem z 2 razy w top 7, że może być ona grywalna. Raczej grywalna nigdy nie była, ale jest jeden artefakt, który zmienia, powiedzmy, że Riven w taką bestię. Jest to Innervating Locket, ok? Przepraszam bardzo. Od razu mówię, nie znalazłem klipa niestety z Riven na trójce z tym itemem, ale wierzcie mi, że mając ten item, Riven staje się bestią, zwłaszcza jeżeli macie emblemat Bruzera i zagracie 8 Bruzerów. Jeśli chodzi o waszego second carry, gracie tutaj albo Irelia, albo Azira, ale raczej chcecie zagrać Irelię, ponieważ na 8 Bruzerach aktywujecie sobie bonus fizyczny damage za każdym autoatakiem, więc na Irelii działa to świetnie. Jako second carry możecie grać Sylasa, jako tanka Galio, a na Riven takie standardowe itemy to jest Betek Titan, a jeżeli nie macie tego artefaktu, to możecie zagrać Blue Buffa, możecie zagrać podwójnego Titana, jeżeli macie Augment, który wzmacnia wam tego Titan Resolva, możecie zagrać End of Justice, możecie zagrać Steraka, także znowu dużo możliwości. Kolejną z kompozycji jest to Crazy Aatrox. To jest, można powiedzieć, że wymyślony trochę mój Aatrox, bo był moment, w którym Aatrox dostał podwójnego czy nawet potrójnego buffa, bo Bruzery dostały buffa na 4 czy na 6 oraz Aatrox dostał buffa na AP, na leczenie i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że wejdę na PBS. Zawsze pamiętajcie też, że macie na dokumencie albo na takterze link do tego, co czytam, więc jeżeli byście chcieli sobie przypomnieć i nie wracać do tego filmiku, to na pewno wam na dokumencie to wrzucę. Tutaj macie lekki opis i nawet początek zaczyna się, że testowałem to na PB chyba w patchu 14.10, jak dobrze pamiętam, i od razu zrobiła mi się logika, że czemu by nie złożyć 3 Archangel Staffów i blokować tego Aatroxa, co jest ważne. Rolujecie go na poziomie 6, tak samo jak Riven, slow roll po Aatroxa, a potem 8 level i tak naprawdę dodajecie Azira oraz Kai'Sa. Najważniejsze jest to, że blokujecie tego Aatroxa jak najdłużej możecie. I w momencie, kiedy najczęściej on wychodzi, kiedy ma zestakowane po 80-100 AP na każdym Archangel Staffie. Nie potrzebujecie na nim leczenia, bo zwiększając mu AP, zwiększacie mu jeszcze leczenie i Aatrox w momencie, kiedy wychodzi pod koniec teamfightu, to z jednego skoku, obrotu, salta zadaje on około 8k damage'a, więc na 3-4 obroty zada wam około 40-50. Czy on jest OP? Nie jest, ale jest mega fan i najbardziej chyba fan z tych wszystkich kompozycji, które tutaj wam pokażę, a więc za chwilę będziecie mieli klip. Miłego oglądania.
Następny na liście jest to Kha'Zix Double Jump with Grim Harvest, czyli jedyne co musicie wiedzieć to to, żeby mieć ten augment, czyli Grim Harvest, który daje wam dodatkowego kryta na waszych reaperach. Najważniejsze jest na Kha'Zixie to oczywiście pozycja, więc jeżeli głównego carry macie po prawej, to chcecie mieć Kha'Zixa po prawej, jeżeli macie głównego carry po lewej, to chcecie mieć Kha'Zixa po lewej. Bardzo łatwo wyuczyć się Kha'Zixa pozycji, więc w momencie, kiedy będziecie mieli go na dwójce, to zauważcie po prostu, jak on skacze. Gramy tutaj 4 reapery oraz 6 heavenly. Jako second carry gramy Kayna. Na Kayna takie standardowe itemy, czyli Edge of Night, Hoi, Betek, Sterak, Last Whisper i tak dalej. Można dawać jakieś second carry AP itemy pod Kindred, czyli Static, Morello, Rabadon, Bluebuff i tak dalej. Jeżeli chcecie się zatrzymać na 7 poziomie i leci wam dużo jonów, to możecie dograć tutaj jakiegoś Jona 3. Jako second carry również możecie zagrać Wukonga. Rolujecie na 4 poziomie, jeżeli macie bardzo dużą ekonomię i brakuje wam na przykład 1 czy 2 Kha'Zixów, to możecie zejść do 15, aby go zdobyć. Jeżeli nie, to slow rolujecie go sobie na 5 poziomie. Najważniejsze na Kha'Zixie jest Edge of Night oraz podwójne leczenie, czyli Hand of Justice oraz Betek, a nawet widziałem, że gra się podwójnego Hoja, także jedyne co tutaj boostujecie na tej postaci to właśnie leczenie oraz Edge of Night, który powoduje, że nasz po prostu jakby ktoś tam przypierdolił wam konkretny damage, to Edge of Night po prostu omija. Strong Darius Heavenly, czyli coś, co podbiło patch chyba pierwszy czy drugi w Teamfight Tactics, jak był wtedy grany ten cały Yon. Aktualnie ten Darius jest o wiele, wiele słabszy, ale jeżeli chcecie się pośmiać, ostatnio ja próbowałem zagrać tego Dariusa i niestety zrobiłem bottom, ale grałem to, już nie będę opisywał, ale wydałem chyba 80 golda na 5 poziomie i on mi nie poleciał. Jeśli chodzi o itemizację, możecie zagrać BTK 2 Titany, możecie zagrać BTK Titana Archangel Staffa, możecie zagrać BTK Hoja. Gracie tak samo jak przed chwilą mówiłem, czyli albo dorolowujecie go na Hyper Rollu na 4 poziomie, albo slow rolujecie sobie go na 5. Do tego gracie Morgany jako second carry, czyli Morello, Statiki, Rabadony i tak dalej. Mogą fajnie na niej wejść. Warto też rzucać Heavenly Emblem, aby aktywować cechę 7, wtedy Darius jest o wiele silniejszy. Jak zrobicie już Dariusa na 4 poziomie, no to jedyne co wam zostaje to 8 poziom Morgana, a potem 9 i Wukong. I przechodzimy do ostatniej kompozycji, czyli Caitlyn One Shot z Luden's Echo, czyli znowu potrzebujemy na Caitlyn ten artefakt, jest to Luden Tempest. Do tego dorzucamy Shojina, czyli regenerację many, aby ta Caitlyn odpalała się częściej, oraz Infinity Age, chyba że macie ten augment Druid Lotus, który daje wam darmowego kryta, to możecie tutaj dograć Deadblade'a na przykład. I działa to tak, że Caitlyn, jeżeli trafi na daleko i zwanshotuje kogoś, to ten Ludens potrafi zwanshotować całe plecy i cały przód. No, za chwilę zobaczycie klip z tego, na pewno będziecie zadowoleni. Dostał on trochę nerfów, ale nadal ta Caitlyn jest fan. Ostatnio nawet na rankedzie w GM-ie udało mi się tą Caitlyn zdobyć top 4. Do tego możecie dograć Kog'Mava na trójce, czyli takie standardowe itemy jak Bluebuff, Ravanon na shortów. Ta sama taktyka, co mówiłem przed chwilą, czyli albo hyper rolujecie na 4 poziomie, albo slow rolujecie na 5. Do tego dogrywacie 5 myfików oraz 4 Ghostly, 2 Arkanisty, 2 Ardeny, 2 Snipery, 2 Invokery. Jako tanka gracie albo Shena, albo Illaoi, albo Nautilus, albo Niko. Zależy, czy macie te postacie na trójkę. A więc to tyle z moich top 7 na ten set. Szczerze wam powiem, że trochę się zawiodłem na tym secie, jeśli chodzi o bardzo fan kompozycje, bo w poprzednim secie 10, jak się cofniecie do materiału, dałem wam tych kompozycji aż 10. W tym secie było ich o wiele, wiele mniej. Trochę smutne, ale no czasem tak bywa, więc mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jak zawsze słyszymy się znowu w takim materiale w secie 12. Także tak jak mówię, za 3 tygodnie startuje PB, za 5 tygodni startuje set 12. Przypominam, jeżeli chcesz zagrać ze mną na PB, to zapraszam na mojego Discorda, link w opisie, tam często siedzę na ogólnym. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to również piszcie na ogólnym albo piszcie mi na pewno na Discordzie, zawsze wam odpiszę. Jeszcze raz zapraszam na mój dokument, który będzie się działo w secie 12, oraz tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chcesz wiedzieć, co się gra w Teamfight Tactics, to również. A wam pokazuję teraz klip od Caitlyn i do zobaczenia.
Dzięki.